Hejka kochani, witam was na moim kanale, ja jestem Marta i dzisiaj przyszłam do was z kolejnym filmem. Wybaczcie, że tak długo mnie u was nie było, ale postanowiłam troszkę zadbać o siebie, troszkę pożyć, że tak powiem. Troszkę posprzedawałam na Vinted, troszkę pochillowałam przede wszystkim, ale już jestem i wracam do was z kolejną dawką filmów. Ale opowiem wam, co działo się u mnie przez ten czas. Oczywiście postanowiłam zadbać o swoją cerę. Znalazłam sobie klinikę Perfect Look Clinic w Gdańsku i umówiłam się na konsultację. Trafiłam do pani Natalii, bardzo przymiła pani, pozdrawiam, jeśli mnie oglądasz. I umówiłyśmy się na mezoterapię mikroigłową. Na początku pani zapytała mnie oczywiście, z jakim problemem przychodzę, co bym chciała zrobić i właśnie wybraliśmy tą mezoterapię mikroigłową, że najbardziej mi ona pomoże. Więc umówiłam się na kolejny termin. Tak jak widzicie, mam przebarwienie pod nosem, miałam punktowe przebarwienia po maseczkach, po wypryskach, które już były przy tym, że nosimy te maseczki bardzo, nosiliśmy bardzo długo. Spowodowało to, że było ich dużo i pogłębiały się, ponieważ zgrzewy od maseczek pocierały moją bliznę i robiła się ona coraz głębsza i robiły się przez to brzydkie plamy. Też przez 2 lata noszenia maseczek pojawiło się pod moim nosem bardzo silne przebarwienie. Pani właśnie pytała mnie w tej klinice, czy nie depiluję sobie wąsika, bo po takich depilacjach mogą właśnie wyjść takie przebarwienie, a ja nigdy tego nie robiłam. Więc przypuszczam, że może to być po tych 2 latach codziennie, po 8 godzin w pracy w maseczce. Więc umówiłam się na kolejną wizytę i za jakieś około 2 tygodnie już byłam na wizycie. Byłam strasznie przerażona, zestresowana, bo nie wiedziałam, co mnie czeka. Wiecie, no w samej nazwie było mikroigłowa. Ja oczywiście czytałam o tym. Pani mi mówiła, co będzie robić, czym, jak to będzie wyglądać, ile będzie trwał zabieg i tak dalej. Ale ja byłam bardzo zestresowana samym faktem, że chodzi o igły. No i w dzień wizyty miałam na rano, więc pojechałam na spokojnie. Byłam bardzo, naprawdę zestresowana. I macie tutaj zdjęcie, jak wyglądała moja twarz przed pierwszym zabiegiem, bo to był jeden pierwszy zabieg. Na sam początek pani oczyściła mi buzię i nałożyła znieczulenie. Znieczulenie kojarzy mi się z takim znieczuleniem, które używa się przy powiększaniu ust. Kiedyś byłam z koleżanką i widziałam, jak to wygląda i właśnie też się takim kremikiem smarowało. I nakładała taką przezroczystą folię na te miejsca, które były posmarowane znieczuleniem i odczekiwałam kilkanaście minut, aż znieczulenie zacznie działać i przyszła pani, tutaj macie zdjęcia jeszcze, jak wyglądałam z tym znieczuleniem i później przyszła pani i tym długopisikiem z igłami, nie wiem jak to się nazywa specjalistycznie, ale wiem, że to tak wygląda, bo widziałam. Nawet mogę wam pokazać, jak mniej więcej to wyglądało, bo w trakcie zabiegu ja miałam zabieg z kwasami. Ja tak się patrzę w okno, bo ja próbuję się skupić, żeby jak najbardziej wam opowiedzieć wszystko ze szczegółami. Nie robiłam żadnych notatek, więc mówię to wszystko z głowy. Pani robiła mi zabieg na bazie jakichś tam kwasów. Nie wiem, jak to się specjalnie nazywa, ale wiem, że to są jakieś kwasy. I jakby odkrywając jedną część po znieczuleniu, nakładała... Już wracam do was. Ulotki mi przerwały. Niestety tak się zdarza, że czasami zadzwoni domofon i nic nie jestem w stanie poradzić. A więc skończyłam na tym, że pani nakładała mi, ściągała mi jakby to znieczulenie. Nakładała mi taki bardzo ładnie pachnący jakiś żel, wydawało mi się, że to jest konsystencji żelowej i właśnie tym penem nakłuwała, tym długopisem z igłami nakłuwała mi tą skórę. Robiła to pierw punktowymi
naciskami, a potem jeszcze jakby okrągłymi ruchami. I tutaj macie zdjęcie, jak wyglądała moja twarz w trakcie zabiegu. Kolejnym krokiem była moja twarz pół godziny po zabiegu. Bardzo źle się czułam, byłam zmęczona, wykończona po tym pierwszym zabiegu. Ale nie byłam aż tak spuchnięta, ale byłam mega czerwona. I tutaj właśnie wstawiam wam zdjęcie, jak wyglądałam pół godziny po zabiegu. Byłam normalnie takim burakiem, że szok. Ale na szczęście na drugi dzień już mi wszystko zeszło i tutaj macie właśnie jedno i drugie zdjęcie, są jakby obie strony twarzy, jak się rano obudziłam, od razu zrobiłam sobie zdjęcie, jak ta buźka wyglądała, więc wyglądała ona super. Dlatego teraz jestem bez makijażu, ponieważ byłam na drugim takim zabiegu. Było to, dzisiaj mamy piątek, jak ja to nagrywam, więc ja byłam w sobotę, czyli 6 dni temu. I tym razem zabieg był jakby, wydawał mi się mocniejszy, silniejszy, bardziej mnie bolał pomimo tego znieczulenia. Ale powiem od początku, po prostu tak jak przyszłam, oczywiście pani mi ubła buzię, nałożyła mi znieczulenie, tak jak tutaj widzicie. Później był cały zabieg, też możecie tutaj zobaczyć na tych dwóch zdjęciach. Czy trzech, nie wiem ile tam wstawię, ale możecie zobaczyć, jak wyglądał zabieg, twarz w trakcie zabiegu. Ja oczywiście robiłam sobie zdjęcia telefonem i nawet widziałam, że gdzieś mi tutaj krew zaczęła lecieć dosyć tak mocno. Bardziej mnie bolało, czułam taki, nie wiem jak wam to opisać, jest to takie tarcie tych igieł o tą skórę i taki dyskomfort i czułam, że jakby pani robi to troszkę mocniej niż ostatnio. Nie wiem, czy to była kwestia tempa tego, że tempo tych ruszających się igieł, czy jak to tam wygląda, nie wiem. Czy to wygląda tak jak w dzieraniu, że można sobie ustawić tempo maszynki. To nie wiem, czy to tak samo wygląda, ale wydawało mi się, że te igły szybciej po prostu chodziły. Mocniej się wkuwały i twarz mnie bardziej bolała. Nie była ona bardziej czerwona, była ona podobnie czerwona. I no, to był bardzo nieprzyjemny zabieg. Później po zabiegu została mi jeszcze nałożona maseczka. Przypuszczam, że nie pytałam już pani. Byłam tak zmęczona strasznie tym całym nakuwaniem, że nawet nie pytałam, jaka to jest maseczka. Nawet tutaj mam krótki filmik. Jak podnoszę tą maseczkę i widać, jaka moja skóra jest bardzo czerwona. Myślę, że to była jakaś maseczka chłodząco, nawilżająca, coś takiego. Oczywiście po zabiegu, zapomniałam oczywiście wspomnieć, bo po zabiegu jeszcze jest takie jakby oczyszczanie, nie wiem, czy to się nazywa detoksykacja, czy coś takiego. I nakłada się jakiś preparat, który bardzo piecze, bardzo mega piecze, strasznie okrutniście. Czuję się, jakby mi ktoś zapalniczką podpalił twarz i tam płomienie płonęły. I to tak trwa jakieś 5 minut. No i właśnie potem ta maseczka. I kolejne zdjęcie, które mam z tego dnia, jest to zdjęcie, jak już pół godziny po zabiegu wyglądała moja buzia. Była ona czerwona, ale nie była tak bardzo czerwona, ale była jak za pierwszym razem. Za pierwszym razem była bardziej czerwona, a za drugim razem była mega spuchnięta. Ja się czułam, jak ja bym miała usta tak powiększone, naprawdę. Ja się czułam, jakby moje usta normalnie zajmowały całą twarz, jakbym była taką kaczką, bo tutaj dookoła tych ust mi to spuchło wszystko i byłam taką jedną wielką spuchniętą kulą. Ale miałam nadzieję wielką, że będę widziała już większą różnicę. I przy okazji nagrywania tego filmu, właśnie oglądając zdjęcie, jak wyglądałam przed pierwszym zabiegiem, porównując ze zdjęciem, jak wyglądałam przed drugim zabiegiem, ja widzę różnicę. Nie wiem, czy wy ją widzicie. Możecie mi napisać w komentarzu, czy widzicie tą różnicę, bo te dwa zdjęcia przed pierwszym zabiegiem i przed drugim zabiegiem mi się wydaje, że już od razu jest widoczna różnica, że nie ma po jednej stronie tutaj taka była duża plama i tutaj już jej tak nie widać. I naprawdę jestem zadowolona z tego zabiegu. Tak jak mówiłam, teraz jestem 6 dni po tym zabiegu i moja buzia wygląda właśnie w ten sposób.
Nie wiem, czy to dobrze widać na kamerze, czy ja się dobrze pokazuję. I oczywiście teraz jeszcze schodzi mi skóra, więc ja jestem posmarowana kremem, który właśnie też mi pani poleciła. Takim łagodzącym i nawilżającym, bardzo tłustym. Jestem posmarowana, bo tutaj strasznie mi schodzi skóra z tego miejsca, z którego chcę się pozbyć najbardziej tej plamy. I później zaczęła mi schodzić tak z policzków, nie? W tą stronę, że tutaj zaczęła mi schodzić i tak coraz dalej, coraz dalej. I jeszcze tutaj ze środka czoła. Najbardziej mi schodzi skóra. Już teraz tak, no nie mogę nałożyć jeszcze podkładu, bo jak nałożę podkład, to normalnie wszędzie widać tą skórę, więc jest masakra. Więc staram się chodzić bez podkładu póki co. No i czekam na kolejną wizytę. Na razie zrobiłam wam takie porównanie pomiędzy pierwszą a drugą wizytą. A później zrobię wam porównanie pomiędzy pierwszą a powiedzmy czwartą wizytą, bo pani powiedziała, że myśli, że takich wizyt potrzebuje 3-4, więc patrząc na swoją skórę buzi, jak to wygląda, widzę zmiany i wydaje mi się, że takie 4 wizyty będą odpowiednie. Więc to się działo cały czas, przez cały czas, ten, który mnie tutaj nie było. Jeszcze trochę sprzedawałam na Vinted, trochę się zafiksowałam w tym Vinted. Podoba mi się robienie takich małych paczuszek i w ogóle gratisików do tego, żeby to wszystko tak ładnie i fajnie wyglądało, więc jeśli jesteście zainteresowani, zapraszam was na moją szafę na Vinted. Tutaj macie mój login, Missy Strawberry. Tak się nazywam na Vinted. Jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam, możecie zobaczyć, co jest w mojej szafie. Mniej więcej raz na tydzień wrzucam jakieś ciekawe smaczki do szafy. Przed nami jeszcze dużo filmów, wróciłam ze świeżymi pomysłami. Mam dużo pomysłów na fajne filmy. Dziękuję wam, że nie zostawiliście mnie w tym moim spadku trochę filmowym i że jesteście dalej ze mną. A jeśli jesteś nowy, to oczywiście zasubskrybuj mój kanał, żeby był przyciśnięty guziczek i oczywiście zostaw łapkę w górę, żebym wiedziała, że taki film ci się podoba. A tymczasem dziękuję wam, to wszystko w tym filmie. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć!